Witam bardzo serdecznie w czwartym to odcinku z gry Gothic 2 Noc Kruka. Dzisiaj będziemy kontynuować pewnie walki z Gildią Złodziei oraz zajmiemy się zaginionymi ludźmi, bo tak chciałem zrobić dalej. Pewno muszę się wyleczyć, żeby cokolwiek tutaj móc dalej robić. I zaraz sobie zobaczymy jeszcze, jakie mamy inne zadania. Dobra, to wystarczy. Chciałem zobaczyć, czy my mamy punkty nauki. Ostatnio wydaliśmy trochę. Wydaliśmy na to, żeby się nauczyć otwierać zamki, żeby móc zdobyć wszystkie tam itemy, które są w tej gildii złodziei. Na pewno będę chciał dokupić strzały, bo to się bardzo przydadzą. A ten znowu to. No, a ja znowu to Nie samo. mam, ale pamiętaj. A, to nie mam. Zupełności się z tobą zgadzam. Mam swoje zdanie na ten temat. Będziemy chyba mogli powoli dołączyć do straży nawet, bo w straży będziemy mieli potem dodatkowe zadania od Lorda Andre do zrobienia. W teorii moglibyśmy nawet to zrobić teraz. Dlatego uprosił Inosa, To by chyba bez pomógł znaczenia nam już, czy będziemy, czy nie, nic to nie przeszkodzi. aby pewnego dnia przywrócić ją. Obywatelem jesteśmy. Wreszcie, tylko jakie zadania mamy? Mamy zadania. Pomoc dla Laresa. Czy mógł Bospera, to zaraz zrobimy. Gdzie są zaginieni ludzie, to też sobie zrobimy dzisiaj. Dostać się do górnego miasta, to możemy w każdej chwili już tak naprawdę. Dobra, i zaginieni ludzie. Dobra, czyli to jest plan na dzisiaj. Szlachetny zamek. Niestety, rozkazy pozwalają mi. Mój komendant boi się, że w szeregi. Chce w ten sposób zmniejszyć ryzyko zdrady. Dlatego musisz najpierw zostać obywatelem miasta. A przepraszam bardzo, ale już jestem. Jestem, a więc jesteś obywatelem. Bosper Łuczasz przyjął mnie na swego ucznia. A więc wiesz też co nieco o życiu w dziczy. Przydadzą się nam ludzie, którzy potrafią sobie poradzić na pustkowiu. A Łuczasz jest ważną osobą w mieście. Jeśli on za ciebie poręczył, to nic nie stoi na przeszkodzie. Jeśli chcesz, możesz się do nas zaciągnąć. Kiedy założysz zbroję strażnika, nie będziesz mógł tak po prostu jej zdjąć i porzucić. Czy jesteś gotów, by walczyć w naszych szeregach za Inosa i króla? Ta, jestem. Jestem gotów. A Dajcie więc fajny niech tak pancerz będzie. Oto i twoja expa. zbroja. Nosi ją. Nie rozumiem. Co z nim? Nie powinniśmy spróbować. Lord Hagen nakazał mi ochronę miasta i otacza. To oznacza, że mamy. Wzmocniłem nocne patrole. A ty lepiej martw się zadaniami, które ci zlecam. Masz. Ostatnio w mieście wzrosła sprzedaż bagienne. Nie możemy pozwolić, żeby to paskudztwo stało się. Bo inaczej wszyscy zaczną popalać i nikt nie będzie w stanie pracować. Szczególnie teraz, kiedy istnieje zagrożenie ze strony orków albo na. Podejrzewam, że stoją za tym najemnicy. Założę się, że to oni. Co trzeba zrobić? Mortis, jeden z naszych ludzi, słyszał w tawernie, że w dzielnicy portowej pojawił się trans. Rozejrzyj się tam i przynieś mi paczkę z zielskiem. Dobra, to zadanie pamiętam, to wiem jak je zrobić. Czy coś tu jeszcze jest potrzebne, żeby tu gadać? Chyba nie, Czy chociaż ja. to, bo tu będzie też Oczywiście. zadanie. Dowiedz się, gdzie się zaszył i przypra. A jeśli. Dobra, Pek też wiemy, gdzie jest. Poszedł się zabawić. A dobra, bo ten będzie na mnie krzyczał, pewnie, że stroju nie mam. Mówisz więc, że mam nadzieję, że będziesz tu przychodził i trenował regularnie. Ruga będzie twoim nauczycielem kusznictwa. Jednak najważniejszym aspektem treningu jest porządne nauczenie się. Jeszcze będzie z ciebie nie. Przepraszam bardzo, ucznictwo też jest ważne. Tak faworyzujesz kuszników tylko.
Okej, czyli zrobimy sobie teraz te dwa zadania na szybko. Tutaj będzie trzeba się chyba pobić ze strażnikiem, który tutaj będzie tej paczki pilnował. Sobie zapiszemy na spokojnie. Czy ja jestem w stanie go pokonać, czy on pewnie... Jakiś silny, to ja nie jestem jeszcze ani w to włócznictwie, ani w walce wręcz. To sobie zaraz jakoś to ogarniemy. Ciągle tu jesteś? Chyba mówiłem, żebyś stąd wypadł. Zaraz ci pokażę, kto tu jest. No ja dopiero przyszedłem. On ma miecz silny. Dobra, coś mu tam zabieram z tego łuku, nie jest tak źle. Z miecza będzie gorzej mi z nim się bić. Oj. Dobra, mało w sumie mi dał. Pewnie dlatego, że critical mu nie siadł. I on spadł. Halo? Kolego? We wszystkich miastach i regionach królestwa. O, siema. Odłóż te bro. Teraz będzie zabawa. Co mnie goni? Dało się jakoś gotiku spojrzeć za plecy? Tak, goni. Uciekaj najszybciej! No właśnie, o to chodzi, że ja w PvP teraz nie mam szans. Jeszcze za mało expa. W sumie czy ja muszę zacząć z nim gadać? Nie muszę tak naprawdę. Teraz jestem naprawdę wkurzony. Ja też jestem wkurzony, że muszę z tobą się bić. Zatnij się o te pudełka tutaj. O! Będzie tak jak wtedy. Tak jak z tamtym. Kogo my tu biliśmy? Jakiegoś... A, tego od Gildii Złodziei. Tamten od Gildii Złodziei wydawał się słabszy. Wykorzystanie terenu na swoją przewagę. No, trawko jeszcze raz, super. Mamy klucz, czyli tu będziemy mieli... Od razu może przejdziemy się jeszcze... A nie, no od razu pójdziemy do Lorda Andre, bo tym chyba dostaniemy jeszcze trzecie zadanie. A propos tego, kto rozprowadza to bagienne ziele. Więc przy okazji zrobimy w jednym miejscu dwa zadania. Dobra, zapiszemy sobie. O, mamy przesyłkę. Teraz kurier dostarczy. Zawsze tak spadnie. No i zaraz pójdziemy jeszcze po zadania tam do Gildii Złodziei. Jak tylko się uporamy z tymi dwoma. Spróbujemy też powybijać tą Gildię Złodziei, bo za to też potem jest expo Lord Andre. No i za samo... samych tych członków Gildii Złodziei też jest spora expa. Questów dla nich nie chcemy się zbytnio robić. Tych... Żeby tam kraść w kurnym mieście. Wkurzające są. Co do znalazłeś?
Tak, oto on. Dobra robota. Będziemy dobrze pilnować tego zielska. Oto twoja zapłata. 200 sztuk złota, no i o to chodzi. To sobie może jakąś lepszą broń w końcu kupię. Na pewno jakiś łuk będę chciał lepszy. Bo ten co mamy jest w miarę, ale jeszcze nie najlepszy, no. Czyli zaraz musimy znaleźć Pekka i musimy... A, chyba nie zapytałem o zadanie. Tak, nie zapytałem, czy ma jeszcze jakieś zadanie. Mój błąd. Jeszcze Dolaresa tylko. Hej, ty! Jesteś teraz... Normalnie umrę ze śmiechu. Były skazaniec w straży miejskiej. Tylko ty mogłeś wyciąć. Nie będziesz robić mi problemów z powodu pracy u Lee. Ale znasz mnie. Co do za... Powiedz, co... Pierwszy był miejscowy rybak imieniem William. Pewnego dnia po prostu nie wrócił z morza. Początkowo sądziliśmy, że jakiś potwór morski zniszczył mu łódź podczas połowu. Wkrótce jednak zaczęli znikać inni. Co gorsza, zupełnie dlatego też nie mamy pojęcia, jak się zabrać do tej sprawy. Musimy chyba czekać. Czy to nie? Ta! Już nigdy nie znajdą... Okej, czyli pogadamy sobie z tym... tymi rybakami tutaj. Ale to później. Na razie... Co chcieliśmy? Pekka znaleźć. To chyba mogę normalnie wejść. Widzi i słyszy się to, Jowo. Chodź, Pek. Dosyć pogaduszek. Hej! Czego chcesz? Potrzebuję broni. Co to za dźwięki? No dalej. André już się za tobą stęsknił. W innym języku chyba do mnie zaczął mówić. Co za dźwięki tu są? Dobra, to zadanie zrobione. Teraz pytanie, gdzie był ten rybak? Żadna wielka sprawa. Z kimś tu można było pogadać a propos tych zaginionych. Zrobiłbym to inaczej. Nie zasłużył na coś takiego. W końcu to była jego decyzja. Wcześniej... Tam raczej nie, bo są paladyni. To musi być gdzieś tutaj, po lewej stronie. Niech żyje król! Tata. Od Brahimo to ja mogę mapę chyba dostać. Nie mam zielonego pojęcia, gdzie był ten... ten drugi taki rybak, z którym można było pogadać. To jest Jack. Ahoj! Trochę blado wyglądasz. Ale nie przejmuj się, chłopcze. Przyda ci się trochę... Czym się... Dawno temu, kiedy byłem takim młodzikiem jak ty, wyruszyłem w... Wiele lat temu osiadłem w Korinis i zająłem się tutejszą latarnią. Gdzie tam? Niby nic wielkiego. Ale tylko dzięki tej starej wieży mogę być... Nie byłem na górze od wieków. Dlaczego? Odkąd te łotry zajęły moją latarnię, bałem się do niej zbliżyć na... Wiesz, to ci bandyci z gór... Najpierw po drugiej stronie gór był wielki huk, a potem cała ta zgraja zwaliła się do miast. Myślę, że wypatruj... Aj, niech sobie zajmują. Często. Miasto jest tylko tak dobre, jak jego przystań. Przystań jest oknem na świat. Gdy przystań schodzi na psy, miasto... Okej, czyli tutaj też możemy sobie dodatkowo expa zgarnąć. Po prostu... Kim jesteś? To obywatel, to Brahim. Jak nazywał ten... gościu? Którym można było pogadać. Nie pamiętam. Trudno być tego pewnym. Gdzieś może w jakiejś karczmie nie siedzi? Słyszę o tym, bo nic się nie zmieni. Właściwie może być go tylko żal. Nie mów, że o tym nie wiesz. Było dokładnie tak, jak mówisz.
Minos oświeca wszystkich tych, którzy widzą. Ej, ty! Nie wiem, ty mi powiedz. Nie, tutaj też nie. No, dobra, tym się później zajmiemy. Na razie idę tutaj spać. Dostałem pozwolenie, że mogę. Skorzystam. Zrobimy dzionek. Kto opowiada takie rzeczy? No ja nie wiem, kto opowiada takie rzeczy. Wytrychów nie potrzeba. Czy z nią mógłbym jeszcze porozmawiać o czym? O kimś? Czego jeszcze chcesz? Nie. Nic nie może istnieć na świecie. Ani jasność, ani mrok. Nowa trasa zagadamy. Między swymi braćmi i próbował. Co tak? Powiem, zaginęło również paru farmerów. Chyba jesteś na dobrym tropie. Oby tak dalej. 50 expa zawsze coś. Teraz jeszcze o innych powinniśmy wypytać. Nie wiem, że o tego rybaka trzeba było też porozmawiać. Proszę kolejnego questa. Udało. Tak, jest z powrotem. Wszedł mi w drogę na mieście. W porządku. Masz dla mnie... Lobart, hodowca rzepy ma... Jeśli mu pomożemy, poprawią się jego stosunki z miastem. Idź więc do... Do Lobarta, dobra. To też jak starczy czasu dzisiaj jeszcze, to tam pójdziemy. Wyłączyłeś transport bagi, ale wolałbym wiedzieć, kto rozprowadza to paskudztwo między ludźmi. To musi być ktoś z dzielni. Gdyby handlarz regularnie przyjeżdżał spoza miasta, już dawno byśmy go złapali. Co właściwie ma? Znajdź sprzedawcę i kup od niego trochę tego ziela. Pogadaj z Mortisem, on... Co ciągle nad... Dobrze. Okej, to pamiętam zadanie. Trzeba było iść też do Czerwonej Latarni. Tam porozmawiać z, nie pamiętam jak ona się nazywała i ona powie, kto sprzedaje. Zagrażającym naszemu miastu. Każdy jego mieszkaniec. Nie musimy iść z Mortisem gadać. Przygotować się do walki tak, jak pozwala mu na to jego stan majątkowy. 500 expa i będziemy mieli kolejny level. Najbardziej bym teraz chciał znaleźć tego rybaka, z którym mogę porozmawiać o zaginionych, bo on nam da ważne informacje i expa też. Przecież okropny. Tak, to bardzo. Mój mąż uważa inaczej. Przecież naprawdę to interesuje. Czego jej już nie. No, chyba trzeba strój było ściągnąć tak w ogóle. Hej, ty! Skarbie, to byłeś ty? Się teraz tobą. Mam kilka pytań. Mogłabym ci co nieco powiedzieć, ale nie tutaj, kotku. Chodźmy więc na górę. Dobra. No, zaginionych też można z nią porozmawiać, to dobrze. Czy mogę to... Pewnie! Jeżeli... To... Jestem Bromor, to mój przybyt, a jeśli... Ile... Dobra, idziemy wypytać informacje. Chodź, to twój szczęście. Dawaj tędy szybciej. Nie no, będę teraz czekał.
2 godziny będziesz szła tutaj. No dawaj szybko, bo bez jego tylko informacje interesują. Możemy już porozmawiać? Tutaj nikt nam nie... Bromor nie lubi, gdy gadamy z klientami w godzinach pracy, a on nic z tego nie ma. Chcesz wiedzieć więcej o zag... Nie wiem, czy będę w stanie ci pomóc, ale wiem, gdzie zniknęła Lucia. Co z... Nikogo nie smuci, że... Czemu? Wykorzystywała wszystko i wszystkich. Była dziwką, nie tylko z zawodu. To gdzie się zmyła? Wiecie, za co też będziemy ten... Czeladnikiem Torbena. No właśnie, go też musimy znaleźć, tego gościa. Założę się, że to właśnie z nim pewnie na jednej z okolicznych farm. Gdzie jeszcze mogli... Może... Słyszałam wiele o ludzi. Problem polega na tym, lepiej pomów z tamtej... Przykro mi. Co z nami, kotku? Na pewno... No właśnie, jeszcze o to zadanie trzeba wypytać. Jeśli mam ci coś powiedzieć, to lepiej wytrząśnij kilka sztuk złota z sakieszki. No, jeszcze więcej. 50 sztuk. Teraz mów, gdzie mogę zdobyć... Porozmawiaj z Borką w skarbie. Powinien mieć jakieś... Dobra, dzięki. Pobawimy się, może jak smoki pokonam. Tutaj też pamiętam, że trzeba było jakoś dialogi specjalnie wybierać. Powiedziałem dokładnie to samo. Naprawdę sama widziała. Tego sobie zapisaliśmy. Kto tak powiedział? Dlaczego dowiaduje się o tym dopiero teraz? Tak mówi. No proszę, mały ptaszek zaśpiewał. Przecież okropny. No, czyli nie ten dialog, dobra. Nie pamiętałem, który to trzeba wybrać. Jeszcze raz. Kto tak powie? To nieistotne. Chcę się po prostu upewnić. Ode mnie tego nie dostał. W porządku. Dogadajmy się. Ty dajesz mi... Dobijmy targu. W porządku. I pracuję niemal przez cały dzień. Oto świeża. To, żeś się rozejrzał. Okej, czyli to zadanie mamy zrobione, to też... Nie wiadomo już, komu można ufać. Co jest z tym dźwiękiem czasami? Więcej kłopotów. Nic o tym nie wiem. Nie, no ale gdzie jest ten rybak? Kto opowiada takie rzeczy? Ja go nie pamiętam w ogóle. On też miał jakieś ważne informacje. Dobra, to mogę już założyć. Ale dwa zadania zrobiliśmy, trzy w sumie. Teraz możemy iść jeszcze do gildii złodziei. Co do tego ziele? Wiem, kto sprzedaje ziele w mieście. Naprawdę? Sprzedał mi trochę bagiennego ziela. Dobrze, to nam wystarczy. Oto twoja zap... Czy tutaj coś możemy? Chyba nie, dobra. Z Lordem Hagenem w teorii też już można porozmawiać. Ale to jeszcze za chwilę. Najpierw tutaj sobie ogarniemy takie zadania najbliższe, które możemy sobie zrobić. I dopiero potem ruszymy dalej. Czyli ja mam kasy. To jest sporo, jakiś łuk lepszy będę mógł kupić. Wyłonił się ląd, a na lądzie
No i muszę znaleźć tego rybaka w końcu. No gdzie on jest? Ja nie pamiętam. Jak on miał na imię w ogóle? No jest William i czy nie można było właśnie z jakimś jego kolegą gdzieś pogadać? Dobra, tu nikogo nie ma, no tutaj też sprawdziłem. Czy gdzieś tutaj nie jest? On po prostu za dużo gada. Chyba nie. Sama tego nie widziała. Ojej, Kubezi, co ty robisz? Za akrobację tutaj. Przyszło nam żyć w niedobrze. Tutaj nie ma. Pewnie jak już w jakiś inny sposób zrobię to zadanie, to wtedy się na niego natknę. Tylko tam dalej może gdzieś nie ma? Tam wygląda jakby jakaś łódka była. O, ktoś tam jest. Czyżby to on? No jest łódka, jest jakiś łowieczek. O, jest Farim, super. Jesteś rybakiem? Jak na to wpadłeś? Może po prostu zostawisz mnie w spokoju? Nie mam nic do ciebie, ale ostatnio miałem sporo nieprzyjemnych... Możesz... Mój kumpel William zadawał się ostatnio z podejrzanymi typkami. Pewnego dnia nie przyszedł do pracy i od tego czasu nikt go już nie widział. William też... Zgadza się. Był zwykłym rybakiem, choć nie da się ukryć, że czasami nie powinien był się bratać z tymi Kiedy? Nie dalej jak kilka dni temu. A co? William chyba kręcił jakieś lewe interesy z tymi rzezimieszkami. Sądzę, że sprzedawał im jakieś... Co masz na myśli? Nie wiem, kim są, ani czego szukają w Korinis. Wiem tylko, gdzie się spotykali z William. Widziałem go tam tylko raz i to przypadkiem podczas łowienia ryb. Gdzie się spotyka? Po przeciwnej stronie przystani na północy leży mała zatoka. Można się tam dostać wpław lub łódką. W zatoce znajduje się plaża, na której... Chyba... Nie przejmuj się tym. Okej, okay, mamy co chcieliśmy, czyli musimy też na tą zatoczkę, no właśnie. Tam będzie, będą ci piraci, to będzie o tam właśnie. Jak teraz to widzimy. Tam będzie Skip. Ten pirat. Już sobie zaczynam więcej przypominać teraz na propos tych zaginionych, no. Z każdą minutą w tą grze przypominam sobie coraz więcej. No to i tak bardziej z takich głównych rzeczy tylko. Hej. Po prostu trzeba odczekać. Co do pracuje niemal przez cały dzień. Nie, bo tutaj nic nowego nie ma. To wszystko tylko pogłoski. Dobrze, teraz jeszcze zobaczymy, ile mamy strzał tak w ogóle. 80 to jest mało, ale dobra. Pójdę dokupić i zejdziemy jeszcze na plażę i do gildii złodziei. A będzie jeszcze gorzej. To bardzo typowe. Nie mogę się zajmować wszystkim. A ten znowu to samo. Nie, żebym. Okej, okay, kupujemy strzały. Myślę, że tak. O, jeszcze łuk przy okazji zobaczymy. Dobra. Jaki mamy teraz łuk tak w ogóle?
Nie mogę teraz zobaczyć. My mamy... A my nie kupowaliśmy lepszego jakiegoś? Tak mi się kojarzyło, że miałem chyba lepszy. A ten zna... Ile mam zręczności? Jeszcze to jest pytanie. Zręczność 30 mamy, dobra. To możemy sobie kupić w miarę lepszy już łuk. Ten sobie weźmiemy. I posprzedajemy wszystkie te rzeczy, które tutaj nam są niepotrzebne. Dwuręczną bronią nie będziemy się bić. Te miecze wysprzedamy, to też. Z kuszy też nie będziemy strzelać raczej. Dobra, reszty na razie nie trzeba. Założymy sobie ten łuk. Od razu lepiej to wygląda. Zwiększone obrażenia na pewno nam się przydadzą. Żeby mierzyć się z tą gildią złodziei. Nie mów. Lepiej by było, gdyby się przymknął. Lepiej by było, gdyby się przymknął. No, pokonanie gildii złodziei to będzie ponad 1000 expa na spokojnie, więc... Będziemy mieli dodatkowe punkty do wydania i to chyba teraz pójdziemy. Zręczność już chyba kosztuje, jak mamy na takim poziomie. To będzie kosztować chyba tylko 5 podniesiemy za 10 punktów nauki. Więc może teraz sobie pójdziemy trochę w siłę, żeby broń jednoręczną jakąś lepszą mieć. Bo nie kojarzę, czy w tej grze było dużo też broni na używanie jej za zręczność, a nie siłę. Chociaż wytrychy kupiliśmy, to możemy sobie teraz tutaj wszystko powyczyszczać. Brzmi nieźle. Dobra, czyli prawo, lewo, prawo. Okej, mamy łuk, czyli będziemy mieli dodatkowy exp. Tutaj więcej raczej już nic nie ma. Zapiszemy, no i będziemy się bić. Znaczy będziemy strzelać, bo raczej bić nie... Tutaj bronią nie jesteśmy w stanie, to najwyżej dystansową. To chyba były tylko ile? 2-3 osoby? Więc nie powinno być jakoś tam strasznie tak naprawdę. Pożałujesz tego. No w miarę te obrażenia mamy już z tym łukiem. Nie to co tym pierwszym, więc... W miarę to pójdzie szybko. Bo musimy sobie na spokojnie tutaj. Dobra. Bezi ryzykownie. Jeszcze cię dorwę! Jeszcze mnie dorwiesz? Dobra, idziesz. A tu wyjdziesz? Co zrobisz tutaj? O, zaciął się. No i 300 expo, to lepiej niż za jakieś za dobre zadanie, no. Tą wieżę też może byśmy spróbowali oczyścić, w sensie nie wieżę, tylko latarnię. Tam też są jacyś bandyci, za nie chyba też było dosyć spore expa. Można spróbować jakoś.
Dobrze, zapis. A tam jest jeszcze Ramirez i tu chyba jest ta Kasia, czy jakiej tam. Dobra. Nie chcę mi się nawet z wami gadać, żeby patrzeć, co wy tam macie. Oj, słyszałem wyciąganie broni z drugiej strony też. Chyba gonią mnie we dwóch. Dwóch na jednego to nie fair. No dlaczego? Ale ona usłyszała. Ja z tłumikiem strzelałem, to nie było możliwe. Oszukuję. Stój, gnido! A może się zatną, tak jak we dwójkę, to było super. No i o to chodzi. Tylko trafiej, Bezi, trafiej, wszystko, żeby strzał nie marnować. Jest poziom. Za nim chyba też 400 XP będzie, nie? Czy 500 było aż? No jeszcze raz. 500 aż. Czyli więcej prawie niż za wszystkie zadania, które tam dla straży robiliśmy. Jakiś klucz dostaliśmy jeszcze. Może jakiś miecz dobry z nich będzie. Miecz mistrzowski. Co to jest? Wymagana zręczność. Czyli jednak możemy iść w zręczność. No to już wszystko jasne. Na razie broń mamy załatwioną. Nie będziemy musieli nawet kupować nic i iść w siłę, tylko możemy iść cały czas w zręczność. Będziemy mieli bardzo dobrą broń. O broń jednoręczną się nie martwię, tylko będziemy musieli dobić aż 60 zręczności. To trochę levelowania z tym będzie. Tak naprawdę. Tym bardziej, że tutaj nie jest jak w Gothiku, na przykład trójce. Że te punkty się... Są ciągle takie stałe, tutaj potem im więcej, tym nawet i potem za 20 punktów nauki daje się 5 czegoś. Jakaś wiedza, exp. No najlepszą obroną jest atak, dokładnie, dlatego tutaj przyszedłem. Jakieś skrzynki tu są, mam nadzieję, że nie zmarnuję na to wszystkie wytrychy. No, czyli to prawo, lewo, znowu lewo może, prawo, jeszcze raz. Okej, okay, udało się. Takie 50 na 50 jest. Albo trafisz, albo masz po wytrychu. Chociaż potem jak masz chyba więcej zręczności, to te wytrychy też się nie psują. O, ile tu skrzynek. Czy tutaj coś jest? O, tu też jest skrzynka. Dobra. Czyli lewo. Lewo, prawo. Prawo. Lewo, prawo, prawo, prawo. Lewo. Kurde. Lewo, prawo, 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 lewo. Czemu dałem w tą stronę? Dobra, w sumie dużo kasy jest tutaj. Nie chcę mi się wczytywać i robić tego jeszcze raz. Ile mamy wytrychów? 12 mamy, dużo wtedy kupiliśmy, to jest ok, nie ma problemu. Tutaj sobie zapiszę na razie co, jakby mi coś tutaj nie wyszło. No, dobry start. I tu będzie prawo, znowu prawo, znowu prawo, czyli trzy razy prawo, lewo, lewo,
I prawo, okej. Okay. No i pytanie teraz, jak ten ostatni? O, znowu dobry start. Dwa razy teraz zamiast w prawo. Dobra, trzy razy na lewo. Teraz na prawo musi być, okej. Okay. A i tu mamy też srebro chyba, dlatego... Komu skradli to srebro? Nie pamiętam. Czy ja... Bo to były dwa zadania właśnie, do... że miałem skradziono łuk Bosperowi i skradziono komuś srebro. Ale komu? Nie pamiętam. Dobra, będziemy musieli znaleźć. Nie pamiętam komu oni te srebra skradli. Tutaj chyba nic już więcej nie było. Nie kojarzę, żeby tutaj coś więcej było. Nie ma czego plądrować. Nic tu nie ma. Okej. Okay. W teorii możemy od razu do zatoczki popłynąć, jak już tutaj jesteśmy. Czemu by nie? Zawsze mam wrażenie, że coś mnie ugryzie. Coś mnie zje, jakiś rekin. Zapiszemy. Jakiś muszla, nie wiem po co ona. Tu kamienna tablica jest. Coś więcej tutaj do pozbierania? Nie widzę. Jakiś muszla, to chyba niepotrzebne. No, nareszcie jesteś! Czekam już od paru godzin. Chwileczkę. Nie jesteś kupcem z miasta. Gdzie jest Baltram? Myślisz, że jesteś? Przecież mówi... Wygląda na to, że ten przek... Ech, jak ja bym chciał, żeby jeszcze raz wpadł mi w łapy! Kim jesteś? Nie mam pojęcia, czemu miałoby cię to obchodzić. Ale jeśli musisz wiedzieć, to na imię mam Skip. Mówi ci to coś? Kto? Nie mów, że nie słyszałeś o Skipie. Jestem najbardziej poszukiwanym w Korini z przestępcą. Musiałeś od... Jesteś... Tak do cholery! Przecież to widać od... Jest tak potwornie nudno, że aż chcę... Skąd? Chcesz wiedzieć, gdzie mieści się na... Nie jest to rzecz, o której chciałbym mówić jakiemuś typkowi ze straży. Nie mam zamiaru ci o tym mówić. Po co masz się... Wyspa Korinis jest duża, ale jeśli... Musiałbyś też znać drogę przez klify. Nie tylko dwóch ludzi zna tę drogę. Ostatnio zniknęło wielu mieszkańców miasta. I coś mi się wydaje, że maczałeś w tym palce. Co? A niech to szlak! Wyglądam na handlarza żywym towarem? Nie, woziliśmy już wiele towarów dla tych świn. Dobra, już przyspieszymy ten dialog. Rzeczy. No, czasami trochę się szmu. Dopiero później dowiedzieliśmy się, że porywają tych ludzi. Nie mam zielonego po... My ich tylko przewozimy. Co to z... Bandyci! A kto inny? Szumowiny, które kryją się na całej wyspie i działają nie tylko w pobliżu Korii. Ban. Imiona? Chcesz wiedzieć, jak się nazywa ich herszt? A, szlak by to trafił. Nie mogę sobie przypomnieć, ale mogę ci powiedzieć, gdzie go. Masz przy sobie porządną mapę? Nie. W takim razie chyba muszę ci opisać to miejsce. Na wschodzie znajdziesz farmę. Jej właściciel ma na... Farma otoczona jest przez duże połacie pól, a na południe od niej na wysokiej sk... W niej znajdziesz tego... O, przypomniałem sobie właśnie jedno imię. Dexter. Tak, jeden z nich na pewno nazywa się Dexter. Dokąd z... Już mówiłem, że nie wyja... Okej, czyli mamy wszystko, co chcieliśmy, czyli teraz możemy sobie iść tam na farmę Onara też, żeby dokończyć tego questa, bo tam dowiemy się... jakie plany właśnie mają i gdzie ci zaginieni są, więc to sobie też ogarniemy. Ale na razie poddajemy wszystkie questy, też sobie nauczymy się trochę więcej zręczności.
i zobaczymy, co dalej. Szybciej bez i. Okej, tutaj nic nie mogę, już dalej pogadać. Ucz mnie. Damy sobie plus 5 do zręczności. Już. Dam się zręczniejszy, to super. Tak jakby brakowało mi zmartwień. Ile na kolejny level? Ile mamy 35 zręczności, czyli potrzebujemy jeszcze 25 zręczności, żeby ten dobry miecz być w stanie używać. To trochę jeszcze nam zajmie. 5 leveli musimy nabić tak naprawdę. Jeżeli on tego nie widzi, to przecież nie mogę mu pomóc. Okay, musimy odnaleźć tego, komu te srebra trzeba oddać. A ten zna. Sądzę, że to twój. Mój łuk! W ciemnej norze pełnej szczurów. Mam nadzieję, że nie wpakował. Nie, robiłem już takie rzeczy wcześniej. Tak czy inaczej? Okej, okay, czyli ekspat stąd zgarnęliśmy. Teraz chyba jeszcze można porozmawiać z Lordem André. No i pytanie tylko jeszcze, kto mógł te srebra można oddać. Mi się wydaje, że to był ktoś w porcie. Teraz to wszystko sobie tu wyklikam, bo to niepotrzebne już. Wszystko i kąt. Nie, chyba widocznie czegoś nie zrobiłem. No to trudno. Może za szybko ich wybiłem. Trudno, tak to jest, jak się nie pamięta. Czy tutaj ktoś właśnie nie chciał srebra? Takie Baltram, jeszcze co u ciebie? Handlucia? Kto tak mówi? Jeden z nich. A co miałem zrobić? To bardzo typowe, nie wierzę w to. To możliwe, w końcu tobie udało się o tym dowiedzieć, ale nikomu nie po... To interesujące, zawsze to powtarzam. Co? Zamieszkują ukrytą część. O ile mi wiadomo, można tam dotrzeć jedynie statkiem. Teraz mieszkańcy Korinis obawiają się piratów, choć moim zdaniem i tak. By było, gdyby się przymknął. Teraz czym z reguły w zamian otrzymuje najlepszy rumian. To powtarzałam. Naprawdę to interesujące. Niezły pomysł. Ja nie mogę. Weź tę paczkę. Mogę zajmować się wszystkim. Tylko. Okej, czyli pójdziemy sobie teraz jeszcze do portu. Szukamy tej osoby, której można sprzedać, oddać te srebro. Jeszcze dostarczyłem paczkę skipa i chyba na tym zakończymy dzisiejszy odcinek. A w następnym udamy się już tam, chyba może i do Dextera po tych zaginionych. Potem też będziemy do Lorda Hagena mogli iść, znaczy już w teorii możemy, ale będzie trzeba się wybrać do Górniczej Doliny. Niektóre problemy same się rozwiązują. A tam lepiej się trochę przygotować. Nic o tym nie wiem. Komu to można było dać? Tobie? Hej! Buduję stan, wygląda. Chyba niestety nie. Nawet nie mam tego zadania, może jeszcze nawet z tą, bo pamiętam, że można to było komuś, bo to czyjeś było, ale nawet nie widzę, żebym ja tu miał to zadanie.
Albo i może z kimś rozmawiałem, tylko już nie pamiętam. Nie opowiadaj mi takich rzeczy. Niczego jej już nie powiem. Widzisz, już mi lepiej. Niczego jej już nie powiem. Nie wiem. Dobra, to nieważne. To lecimy do Skipa, oddać mu paczkę i... I na tym zakończymy. Co nam tak naprawdę teraz zostało do zrobienia? Dobra, zapiszę sobie. Mamy teraz tak, no zaginieni ludzie, to już zaraz dobiegnie końca. Jak dowiemy się chyba, gdzie już są ci zaginieni, to potem będzie też można się do tego Jarkendaru udać, żeby właśnie pokonać Kruka. Ale żeby to się stało, najpierw chyba trzeba jeszcze mieć... Nie wiem, czy właśnie nie trzeba też do Górniczej Doliny najpierw się wybrać. A tam też trochę czasu zapewne spędzimy. Co u licha? To ma pełne gacie strachu, co? Ale czego mu... Mówi, że chce za to 3 butelki. A to dobre. Daj mu 2 butelki. Okej, okay, no to już sobie zostawimy na następny odcinek. Jeśli ten się wam podobał, to zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. No i widzimy się w następnym odcinku już niedługo. Więc trzymajcie się. Cześć.